so many boyfriends. Look all at them if I love them. Feel the empty heart is my daily bread, but instead I'm going down with his mind. Proszę zapamiętać ten głos i tę twarz. Ta dziewczyna ma talent, ma niezwykłą osobowość. Sama pisze teksty, sama komponuje muzykę, sama śpiewa. Czy jest coś, moja droga, czego sama nie robisz w muzyce? A to pytanie kieruję do mojego gościa. Tola Janowska, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No to rozliczamy się z twoich umiejętności i talentów. Co umiesz, czego nie umiesz? Tak. Kawa na ławę. Znaczy, kawa na ławę. Jak mam być szczera, to... tak. Za tekstem na pewno stoję ja, za układaniem melodii, za takim ogólnym wyobrażeniem i ciepłem i nastrojem całego utworu stoję ja, ale właśnie jak rozmawialiśmy tutaj wcześniej, nie mam takiego dobrego wykształcenia muzycznego, dlatego nie potrafię robić niektórych rzeczy, mimo że po prostu słyszę je w swojej głowie, to nie mam tych umiejętności, żeby to... przelać na instrument. I dlatego... wtedy idziesz do drzwi, robisz puk, puk, puk i do kogo pukasz? Pukam do Jasia Stokłosy. Stokłosa zawalony robotą, otwieram, mówi, tylko nie teraz, błagam. Mówi, nie, no proszę, jedna piosenka. No zobacz, tyry, ty, ty. A on mówi, no dobra, chodź, chodź. I no tak, Jaś Stokłosa to jest taka osoba, z którą najlepiej mi się współpracowało, z którą najlepiej, z nim najlepiej rozumiałam się muzycznie po prostu i on to wszystko rozumiał po prostu zawsze, co ja chciałam przekazać, co ja chciałam osiągnąć, co zrobić i pomagał mi w tym. W jednym z wywiadów przeczytałam, że pierwszą piosenkę skomponowałaś, jak miałaś 9 lat. Domyślam się, że potem tych utworów, tych melodii było dużo więcej. Ale jestem ciekawa, kiedy w twoim życiu taki nastąpił moment, kiedy świadomie zdecydowałaś, że teraz z tym wychodzę w świat? Co się takiego musiało wydarzyć? Co się takiego musiało... Albo co się wydarzyło, że podjęłaś tę decyzję? Wydarzyło się to, że... Bo zawsze artyści mają coś takiego, że... Co jest zdrowe, uważam, że... Nie jestem taki dobry, albo jest dużo lepszych. I myślę, że takim jednym z najważniejszych momentów jest, kiedy człowiek sam siebie zaskakuje. I trzeba się nauczyć przyznawać to przed sobą. Czym się zaskoczyłaś? Czym się zaskoczyłam? Zaskoczyłam się jedną kompozycją, właśnie, której słyszeliśmy przed chwilą. A potem się zachwycili nią wszyscy. Dobrze, czyli tak, ten utwór skomponowałaś, napisałaś i pomyślałaś, że to jest ten moment. Myślałam, że wow, a może ja jednak potrafię, może to nie jest takie złe. Właśnie też bez pomocy nikogo jakoś poczułam w sobie, że w pewnym sensie dojrzałam muzycznie, że i tekst jest o czymś, i ta muzyka nie jest taka banalna do końca, i że jakieś znalazłam swoje miejsce. Jak ono wygląda, to miejsce muzyczne w twojej głowie? To miejsce muzyczne jest całe na żółto. A dlaczego ten kolor? Dlaczego? To jest zawsze, to jest trudne pytanie, dlaczego ten kolor, bo nie czuję się na mocy, żeby mówić, że ja go wybrałam. Mam trochę wrażenie, że on mnie sam znalazł i to było stopniowe uzależnianie się, już jest ze mną lepiej, bo normalnie bym przyszła cała na żółto. Naprawdę miałaś taki okres? Tak, tak, że żółta kurtka, żółte skarpety, żółte buty, już znajomi mówili, o, Tolka idzie, nie? Jak to szła mi po prostu żółta plama, się ze mnie śmiali, a no teraz tak powoli to się ograniczam się do tego. Ale ten kolor pozostanie z tobą przynajmniej przez czas jakiś, bo odwołujesz się do niego w tytule swojej płyty debiutanckiej. Tak, no zobowiązałam się. Zobowiązałam się. Yellow Stories, tak? Yellow Stories, tak. Płyta nazywa się Yellow Stories. Czy wiemy już jakieś szczegółowe dane dotyczące premiery? Znamy je? Nie znamy daty premiery. Jest to tajemnica. No tak naprawdę... ciężko teraz, jeżeli chodzi o wydanie płyty. To już nawet nie chodzi o samą taką procedurę, że tam znaleźli niewytwórni, czy inne schematy, tylko bardziej chodzi o to, że mało ludzi teraz kupuje faktycznie te płyty. Teraz, tak, sieci tak, i Spotify, jakby serwisy streamingowe. Serwisy, wszystko można znaleźć w internecie, można sobie płacić za oddzielne piosenki. No jestem
taka no, tradycyjna w tym. Ja lubię tą formę, lubię te płyty, lubię mieć to pudełko, ale wiem, że nie wszyscy tak mają. Dlatego wypuszczenie płyty jest całkiem ryzykowne, więc po prostu jak ona wyjdzie na świat, to ja chcę mieć pewność, że ktoś będzie faktycznie jej zainteresował. Znaczy ten numer, ta piosenka jest po prostu przepiękna i ona, od kiedy ją słyszałam, chodzi za mną, tup, tup, jeszcze pewnie przez chwilę pochodzi, więc chodzi. I co więcej, uruchamiają się bardzo fajne wspomnienia, bo dla mnie akurat to odwołanie do estetyki zaproponowanej przez Amy Winehouse, ale myślę, że to nie tylko fajne dziewczyny grają ci w duszy. Że nie jest jedyna? Tak, że nie tylko dziewczyny. Słyszałam, że gitary ostrzejsze też. Tak. To w jednym z singli, które wyszedł, bo wyszły 3 single, w jednym to się da zauważyć. Zresztą, kurczę, właśnie na tym polega ta płyta. Za to lubię tą płytę, bo to jest tak, że każda piosenka jest trochę inna. Oczywiście. Nie dasz się znudzić. Tak, jest tam... mówiąc nieskromnie. Oczywiście jest tam po prostu duża rozbieżność gatunkowa i wiadomo, większość nawiązuje do tej Amy, są te trąbeczki, no bo to są moje ulubione lata i to, co mi w duszy gra, ale zdarza się moment, że albo jest gospel, albo jest rock, albo country, albo swing. Jestem bardzo ciekawa twoich historii, żółtych czy jakichkolwiek w jakimkolwiek kolorze chcesz je namalować. Tola Janowska, obiecałyśmy sobie, że nie powiemy o jednej rzeczy, ale Tola pochodzi z bardzo utalentowanej muzycznej rodziny. Pozdrowienia dla taty, bardzo ci pięknie dziękuję.